Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku z serii Twarze Innowacji. Dzisiaj moimi gośćmi są Magdalena Jander i Adam Kiciak, założyciele najbardziej innowacyjnego startupu w Europie oraz współautorzy odkrycia, które wkrótce może zrewolucjonizować światowy rynek kosmetyczny. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Powiedzmy najpierw, co to za odkrycie i jak do niego doszło? Zaczęło się wszystko od odkrycia naszego trzeciego współzałożyciela, profesora Jacka Wierzchosia, który od wielu lat mieszka w Hiszpanii i kilkanaście lat temu nawiązał współpracę z NASA w programie poszukiwania życia pozaziemskiego, intensywnie eksplorując środowiska poliekstremalne na Ziemi, aby odzwierciedlić potencjalne życie na Marsie. I dzięki podróżom, które odbył wraz z ekspedycjami NASA, natknął się na bardzo interesujące mikroorganizmy, które musiały sobie radzić w sytuacji ograniczającej, czy też limitującej szansę na życie. I te mikroorganizmy, które przywiózł z jednej ze swoich ekspedycji, są tymi, z którymi pracujemy na co dzień. A konkretnie te mikroorganizmy musiały radzić sobie z niezwykle intensywnym promieniowaniem słonecznym. Wyobraźmy sobie najbardziej słoneczny dzień w Europie, w Madrycie, gdzie współczynnik radiacji UV może wynieść 10. Miejsce, gdzie żyły nasze mikroorganizmy, tam radiacja na co dzień jest około 40, czyli praktycznie uniemożliwiająca życie i przetrwanie. Więc te bakterie, chcą żyć, chcąc rozmnażać się, musiały stworzyć mechanizmy obronne. Jednym z nich jest bardzo wydajna i efektywna ochrona przed promieniowaniem UV. I pigment, który wytwarzają, jest tym pigmentem, który chcemy w sposób wydajny i przemysłowy produkować, aby następnie wprowadzić go do kosmetologii. Jest to o tyle ważki problem i ważny z punktu widzenia społecznego, że obecne UV protektory, które są na rynku, zarówno te mineralne, jak i chemiczne, są szkodliwe dla ludzi, jak również dla środowiska. Nasz UV protektor jest absolutnie bezpieczny, naturalny i bardzo wydajny. No właśnie, powiedzmy sobie, co dzięki temu odkryciu zyska zwykły człowiek i też co zyska środowisko? Cyanobakterie zużywają dwutlenek węgla i w zamian ofiarują atmosferze tlen. A jednocześnie w wyniku ekstrakcji będziemy pozyskiwali pigment, który następnie będziemy wykorzystywali w kosmetykach. Mamy w zasadzie przebadany związek pod kątem funkcjonalności w kosmetologii i pod każdym względem wydaje się tym, na co rynek kosmetyczny czekał od lat. A środowisko? Środowisko. W przypadku UV protektorów, które obecnie są stosowane, część z nich jest pozyskiwana w bardzo nieekologiczny sposób. Są to kopaliny, które, aby je pozyskać, na przykład trzeba zalewać skały kwasem siarkowym. W przypadku innych chemicznych UV protektorów, po dostaniu się do ekosystemu morskiego, kiedy posmarowani wchodzimy do mórz i oceanów i spłukujemy z siebie te UV protektory, one szkodzą rafom koralowym, szkodzą akwakulturze, rybom, prowadząc do obumierania w szczególności raf koralowych. Nasz UV protektor jest w pełni bezpieczny dla środowiska. Nawet jeśli dostanie się do środowiska morskiego, wchodzi do cyklu metabolicznego organizmów. A czy od początku Waszej kariery zakładaliście, że będziecie pracować w branży biotechnologicznej? Jak to wyglądało? O, z Magdą jest łatwiej. Jestem biotechnologiem z wykształcenia, więc dla mnie to jest naturalna ciągłość w projektach, które realizuję już od czasów studiów. Natomiast mając tak niesamowitą bakterię i wszystkie kompetencje w zespole, które posiadaliśmy od samego początku, Adasia, który jest lekarzem, Jacka, który jest astromikrobiologiem i zajmuje się mikroorganizmami, ja ze swoim skromnym doświadczeniem biotechnologa, stwierdziliśmy, że no, musimy spróbować chociażby, żeby zweryfikować, czy jesteśmy w stanie przeskalować produkcję, czy jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ta bakteria naprawdę produkuje UV protektor w takim stężeniu, żeby to też było komercyjnie opłacalne. I ta przygoda już trwa czwarty rok. Mogę powiedzieć wprost, że jest to przygoda, bo w trakcie tego projektu pojawiały się najróżniejsze nowe odkrycia, niespodzianki, problemy, i które
pokonywaliśmy do tej pory. Natomiast to jeszcze nie jest koniec. Czwarty rok biotechnologii to jest też trochę rok taki przełomowy. Większość projektów trwa troszkę dłużej, od 6 do 8 lat. Jesteśmy tak, wydaje nam się, na półmetku, ale myślimy o tym, że już niedługo uda nam się przeskalować produkcję i skomercjalizować nasz produkt. Przede wszystkim musieliśmy przekonać nasze bakterie, aby chciały namnażać się w środowisku wodnym, bo oryginalnie pochodzą ze skał. Co nie jest takie proste, gdyż one, jeżeli już dostały środowisko wodne, my też musieliśmy się nauczyć całej parametryzacji, jakiego rodzaju makro, mikroelementów one potrzebują do wzrostu, jakiego rodzaju czynników do stymulacji, żeby produkowały to, czego chcemy. Co my musimy użyć jako już ludzie, żeby wyekstrahować te czynniki, których potrzebujemy. Więc tak naprawdę mnóstwo było pracy takiej typowej u podstaw, laboratoryjnej, nowej, odkrywczej. Nasze cyjanobakterie tylko w 70% są podobne do cyjanobakterii, które występują w morzach i oceanach obecnie. One pochodzą z tak poliekstremalnego środowiska, tak bardzo odizolowanego od tego, co teraz dookoła nas otacza, że praktycznie ich mechanizmy są czasami zaskakujące nie tylko dla nas, ale i też dla różnych ekspertów z różnych dziedzin, którzy zajmują się hodowlą alg, hodowlą bakterii, którzy zajmują się różnymi mikroorganizmami. Więc to jest duże wyzwanie. Ale w zamian dostajemy niesamowity UV-protektor, który jest najbardziej wydajny w całym spektrum promieniowania UVA, UVB i UVC. Zupełnie niespotykany na rynku. Mhm. Powiedziałaś, Magda, że to czwarty rok waszej współpracy, ale tymczasem na koncie macie mnóstwo sukcesów. Co trzeba zrobić, żeby być najbardziej innowacyjnym startupem w Europie? Chyba trzeba być niezłomnym i ciekawym tak naprawdę. To chyba dwie takie krótkie definicje, które można powiedzieć jako pierwszą odpowiedź. Tak naprawdę my przez pierwszy rok naszej działalności działaliśmy w konspiracji, w ukryciu, tak to można nazwać. Nigdzie się nie publikowaliśmy, nigdzie się nie ogłaszaliśmy, nie występowaliśmy w żadnych konkursach, bo też nie byliśmy pewni, że nasza technologia po prostu wyjdzie. Czy to, co zakładamy, posiadając fragment skały, jest możliwe do realizacji w skali komercyjnej. W 2019 roku nieśmiało wystąpiliśmy w konkursie Aid to Health, którym jest organizacją europejską z siedzibą w Monachium dla projektów z Europy rozwijającej się, tak to można nazwać. To jest cały rejon InnoStars, który obejmuje nie tylko Europę Środkowo-Wschodnią, ale też na przykład Portugalię i Włochy. I wygraliśmy pierwszy raz nagrodę jako dla najbardziej innowacyjnego startupu z dziedziny biotechnologii na jednej z najważniejszych imprez biotechnologicznych na świecie, to jest BioEurope. Z roku na rok aplikowaliśmy tylko do jednego konkursu i tak się okazywało, że zawsze ten konkurs wygrywaliśmy, więc mamy kilka tych sukcesów, bo rok później wygraliśmy już konkurs na skalę europejską, gdzie brały udział wszystkie startupy. W 2021 byliśmy finalistami Europejskiego Banku Inwestycyjnego w konkursie na projekt bądź też startup, który ma największy społeczny impact, który jest jakby kategoryzowany w zupełnie innych parametrach. I było to niesamowite też przeżycie być na jednej scenie z projektami, które realizują projekty dla niepełnosprawnych i my jako UV Protekcja i też inne firmy, które zajmowały się zbieraniem mikroplastiku. Każdy w ogóle był oceniany tak jakby w zupełnie innym schemacie. I tak myślę, że to jest tak kwestia też nauczenia się zespołu również i przekonanie samego siebie, żeby znaleźć takie parametry, które są warte pokazania, żeby mówić o danym projekcie nie tylko pod kątem cząsteczek, liczb, czy też takich naukowych pryncypiów, które są czasami trudne do zrozumienia, tylko to jest tak jakby znalezienie większego impaktu, znalezienie w projekcie tych driverów, które powodują, że możemy być usłyszani i możemy być też zrozumieni, przepraszam, więc to jest, myślę, że to ta lekcja nam pozwala na taką polemikę z każdym na każdym etapie, ale jest to praca nie tylko nasza, to jest praca naprawdę całego zespołu i już teraz w chwili obecnej mamy taki zespół, który sam już jest na tyle i ciekawy i samodzielny, że wyszukuje różnego rodzaju konkursy, granty. W tym roku na przykład wyszliśmy w współpracę z ONZ-em, gdzie weryfikujemy nasz
pozostałości po produkcji, gdyż chcemy być 100% zero waste, więc nie chcemy mieć żadnych odpadów produkcyjnych, to co nam pozostaje może być używane jako nawóz, jako naturalny fertilizer. Ale nigdy nie mieliśmy okazji zwalidowania tego i sprawdzenia, jak to może wpłynąć. Powstał konkurs ONZ-u na zweryfikowanie różnego rodzaju, jakby powiedzmy, rolnych zastosowań w regionach Europy Wschodniej. I tak, obecnie testujemy nasze nawozy w winoroślach Gruzji. Super. Tak. Ale jedno to rozpoznawalność konkursowa czy europejska, a druga rozpoznawalność biznesowa. Bo ku naszemu zaskoczeniu odbiór przez potentatów branży kosmetycznej jest niesamowity. Na początku wydawało nam się, że będziemy musieli przekonywać firmy kosmetyczne, że ten problem istnieje, że ten problem wymaga jakiegoś kompleksowego podejścia, rozwiązania. Okazało się, że firmy kosmetyczne od lat poszukują bezpiecznego rozwiązania WFO protekcji, a my to rozwiązanie przynosimy. Dzięki temu udało nam się bez problemu nawiązać kontakt absolutnie z firmami, o których na początku naszej drogi mogliśmy tylko pomarzyć. Na przykład Sisley Paris, który jak tworzyliśmy firmę i we trójkę usiedliśmy i każdy niezależnie miał napisać wymarzonego partnera, to wszyscy wskazali Sisleya. Dlatego, że jest to firma, która w latach 70. postawiła na rozwiązania naturalne. I jak sami właściciele Sisleya podkreślali już w rozmowach z nami, wszystko było naturalne poza właśnie tym elementem UV protekcji. I teraz to portfolio surowcowe możemy uzupełnić. Powiedzcie, czy w tej drodze pojawiają się jakieś trudne momenty, kryzysy? I jeżeli tak, to jak sobie z nimi radzić? Oj, wiele takich kryzysów. Myślę, że najtrudniejszymi takimi momentami są kryzysy technologiczne, kiedy nagle się okazuje, że coś nie działa, albo że wyobrażaliśmy sobie, że to będzie inaczej, albo nie jesteśmy w stanie uzyskać, na przykład wiemy, że mamy, był taki moment ostatnio, kiedy wiemy, że mamy tej naszej substancji więcej, ale w procesie ekstrakcji gdzieś się po drodze czasami gubimy. Był taki moment, chyba najtrudniejszy w trakcie pandemii, kiedy nasz hiszpański oddział, Hiszpanie zostali kompletnie zamknięci. Mieli możliwość poruszania się tylko w promieniu 100 metrów od domu. Więc nasze laboratorium i bakterie pozostały kompletnie niezaopiekowane. I tu jest taka piękna historia, kiedy jeden z naszych pracowników zdecydował się na bohaterski czyn i zabrał nasze bakterie na pole truskawek do swoich rodziców. Tam zbudował szklarnię i przez pewien czas bioreaktory stały na polu truskawek nieopodal Huelva. Natomiast ten okres pandemii też jakby zmniejszenie ilości i częstotliwości prac takich typowo R&D spowodował, że mieliśmy też mniej wyników, tak? I mieliśmy założony harmonogram i nagle to wszystko zaczęło nam się gdzieś luzować, więc były takie momenty, kiedy już ta przechodziła zniecierpliwienie. Wynikające w sumie tak naprawdę z technologii, bo jeśli chodzi o kwestie biznesowe, to jest tak jak wspomniał tutaj Adaś, że mamy tak duże zainteresowanie i tak duże wsparcie, że tak naprawdę nie poszukujemy nawet kapitału z zewnątrz, bo partnerzy, którzy już są w Uwerze, są chętni, żeby dokapitalizować spółkę kiedykolwiek tylko potrzebujemy. Każdy sobie zdaje sprawę, że jest to innowacja na skalę światową, nikt za specjalnie nie chce tego oddawać. Wiele funduszy nam proponuje partnerstwo, że chcieliby zainwestować, oczywiście nie tylko za samą kwestię udziałów, ale też chcieliby nas wesprzeć na rynku międzynarodowym. Natomiast na rynku międzynarodowym poczyniliśmy ostatnio pierwsze kroki, żeby wejść do Stanów Zjednoczonych. Mamy konsultanta z Bostonu, mamy też inne osoby, które nam tam wspierają i pomagają, więc też nie czujemy aż takiej wielkiej potrzeby, żeby posiadać takiego partnera finansowego, który nam może otworzyć drzwi, gdyż sami jesteśmy też w stanie te drzwi otworzyć. I naprawdę proszę nam wierzyć, że jak rozmawiamy z koncernami kosmetycznymi, to wszyscy wiedzą, jaki jest problem. Wszyscy wiedzą, że UV-protektory są niebezpieczne dla środowiska, są niebezpieczne dla nas, gdyż potrafią wniknąć w układ hormonalny, zmieniać metabolizm. I to powoduje, że tak naprawdę większość pytań, jakie posiadamy od koncernów, to jest na kiedy i za ile, niż żebyśmy pokazali wyniki badań. Jak słyszę, jesteście rozchwytywani. Wiem też, że nie było łatwo umówić się na spotkanie. Krążycie między Łodzią, Olsztynem a Hiszpanią, gdzie też macie swój oddział. Powiedzcie, czy w tym całym zabieganiu macie jeszcze czas na jakieś hobby? Jakby to powiedzieć? Ja mogę powiedzieć za siebie, że
Moim hobby jest podróżowanie i jakby takie odkrywanie nowych problemów i ciekawość, więc jakby Ubera wypełnia też te i podróże z tej okazji wypełnia też tą przestrzeń. Natomiast ze względu na tą multilokację, którą posiadamy, bo to jest nie tylko i wyłącznie Hiszpania i Olsztyn, to są też podróże służbowe, które posiadamy do innych miast, do Madrytu, do Londynu, do Paryża, gdzie też no, to zabiera jakby ten czas i operacyjny w spółce, kiedy możemy coś realizować i też czas dla siebie, jeśli chodzi o hobby. Więc na razie chyba nie ma takiego momentu. Na razie jest tylko moment pod tytułem realizacja tego przedsięwzięcia, które jest społeczne i światowe, a z drugiej też strony każdą możliwą wolną chwilę staram się poświęcić dzieciakom, więc ten czas taki dla mnie jest na razie mocno zlimitowany, ograniczony. Magdy hobby jest bycie społecznikiem. Ja natomiast, czasu jest mało oczywiście, więc to hobby musi być jakby krótkie i intensywne, więc uwielbiam gotować i uwielbiam jeździć na rowerze, a w szczególności downhill jest super rozwiązaniem, bo czyści umysł, bo jest to chwila, gdzie walczy się o życie, a nie chwila na swobodne myślenie, więc na pewno wspiera i pomaga. Natomiast wszystkie cenne myśli na pewno przed wyprawą na rower trzeba spisać, bo to jest ryzykowne zadanie. Tak, słyszałam. Czego można by życzyć dzisiaj polskiej nauce i polskim innowatorom? Myślę, że na pewno chcielibyśmy wszystkim życzyć dużo wytrwałości, bo tak naprawdę ten sukces, który widzimy jako wierzchołek góry lodowej, to są nieprzespane noce, to są spędzone godziny na dyskusjach, to jest ciężka praca też intelektualna, gdzie każdy z nas musi przejść przez tysiące różnych publikacji czy też kontaktów naukowych, żeby rozszerzać tą wiedzę. To jest taka niezłomność w działaniu, że mimo wszystko, mimo różnych problemów, jednak idziemy dalej, nie poddajemy się i mimo tego, że one są... A były takie momenty w naszej spółce, kiedy pamiętam, że milczeliśmy, bo nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić z różnymi wynikami, ale mimo wszystko na drugi dzień wstawaliśmy i z uśmiechem na twarzy stwierdziliśmy, okej, to może jednak to i tamto. Więc takiej życzymy wszystkim wytrwałości w tym, co mogą osiągnąć i dążeniu do marzeń. A ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden aspekt, bo wydaje mi się, że zbyt mało polscy naukowcy z niego korzystają. Mamy wśród licznych, może nie najbardziej sprawnych rozwiązań legislacyjnych, akurat prawo w zakresie własności intelektualnej mamy bardzo dobrze rozwinięte i chroniące wynalazce. I wydaje mi się, że świadomość tego, że nawet jeśli powstają wynalazki na uczelniach polskich, to prawo do ich wykorzystania w znacznej mierze ma również wynalazca, czyli pracownik naukowy uczelni, który niestety rzadko ma świadomość, że może z tego skorzystać. Więc warto to wiedzieć, że akurat rozwiązania w zakresie ochrony własności intelektualnej w Polsce są bardzo przyjazne dla wynalazcy. Dziękuję Wam bardzo za ten inspirujący wywiad i cóż, życzę dalszych sukcesów nie tylko właśnie w Polsce, ale w skali światowej. Dziękuję bardzo.